Adam Propos, witam Państwa na czwartej edycji targów Bike Expo. Długa przerwa spowodowana pandemią, sezonu nie było, ale teraz ten sezon wraca. Znów kolarstwo w najlepszym wydaniu, rowery w najlepszym wydaniu, osprzęt rowerowy w najlepszym wydaniu. Jest atmosfera, są ludzie związani z kolarstwem, mnóstwo gości przychodzi tutaj do Tour de Tour Café. Tu się spotykamy, są dzisiaj konferencje, była opowieść o Muzeum Ryszarda Szurkowskiego i to jest ta postać, która też nas ciągnie jak lider cały czas do przodu. Warto tutaj naprawdę przyjść, warto to zobaczyć. Jesteśmy na Stadionie Narodowym, można wziąć rowery, można pojeździć tutaj wokół Stadionu Narodowego. Jest gdzie na tych rowerach jeździć, także wpadajcie, jest naprawdę mnóstwo ludzi, z którymi warto porozmawiać, jest mnóstwo ludzi, którym można usiąść na koło, można posłuchać kolarskich opowieści, można spotkać tutaj legendy polskiego kolarstwa. Cieszę się bardzo, że po dwóch latach przerwy, po okresie pandemii, gdzie wszyscy byliśmy w jakiś sposób ograniczeni, zatrzymani, możemy się ponownie spotkać na PGE Narodowym podczas pięknej imprezy Bike Expo, która jest zadedykowana dla wszystkich tych, którzy kochają rowery. Przede wszystkim spotykają się tutaj z całego świata producenci rowerów, całego sprzętu, który jest związany z tym, żeby na rowerze się jeździło, żeby jeździło się dobrze. Wielkie zainteresowanie pokazuje, jak rower staje się modny, jak jazda na rowerze jest coraz bardziej modna. Ta dziedzina gospodarki się bardzo mocno rozwija. No i wierzę w to, że te inicjatywy będą powtarzane co roku i będziemy mieli taki sukces jak w tym. Bardzo intensywnym Bike Expo. Świetna okazja do tego, żeby wystartować sezon rowerowy. Jeżeli zastanawiacie się, co kupić, w co się ubrać, to na pewno jest to dobre miejsce na odkrycie nowości nadchodzącego sezonu. Miałam wielką przyjemność przeprowadzić taki panel dyskusyjny razem z Mateuszem Kusznierewiczem dotyczący sportu, tego, co łączy różne dyscypliny, jak można się nawzajem od siebie uczyć. Świetna atmosfera, dużo ludzi, duże zainteresowanie, dużo rowerów, dużo akcesoriów, dużo części. Po dwóch latach nieobecności z powodu pandemii impreza wróciła z powrotem. No i zaskoczyła nas dosyć dużą frekwencją. Ludzie bardzo zadowoleni, widać, że chcą jeździć na rowerach, atmosfera jest super. Trzeba być na Bike Expo.